Witam wszystkich, z tej strony Łukasz, podcast Padlock. Zapraszam na szybki unboxing. Jak widzicie, Final Fantasy XVI w wersji na PS5. Edycja co prawda standardowa, ale z drugą okładką, także postanowiłem wam to pokazać. Jak widzicie, Square Enix wydawca 18+. Po raz pierwszy w historii gra dostała polską wersję językową, czyli napisy. Tak, no tak wygląda tył okładki. No i tutaj reklamy oczywiście też, jeżeli chodzi o Final Fantasy XIV, dodatek. Tutaj reklama też samego tytułu oczywiście, tak? Square Enix Forspoken, którego jeszcze nie miałem okazji jakby sprawdzić, ale no, oceny miał takie średnie, ale trzeba też samemu to zobaczyć. Oczywiście to też jest na liście, czyli Final Fantasy Reunion Crisis Core, czyli ten taki remaster, powiedzmy, remake. No i tutaj widzimy Star Ocean i tak dalej. Różne Octopath Traveler. Dwójka, też świetny tytuł. Jedynka, dwójka, Switch, czy też teraz właśnie zawitało to na PlayStation. Tutaj muzyczne Final Fantasy. Dio Field Chronicles też polecam. Jest demo dostępne na PlayStation Store. Tactics Ogre Reborn to też jest kultowy tytuł, jeżeli lubicie takie gry, takie coś w stylu Final Fantasy Tactics, to na pewno warto się tym zainteresować. Valkyrie Elysium to też, no wiadomo, te tytuły japońskie jakby od Square Enix. No sama płyta Blu-ray, no to standard. Tutaj jest taka okładka, czyli główny bohater Clive właśnie, jakby jego brat i ten Eikony, czyli jak zagracie, będziecie wiedzieć, o co chodzi. Na pewno bardzo fajna, ciekawa fabuła. No i właśnie alternatywna okładka, tak wygląda. Także jeżeli nam się to znudzi, powiedzmy na półce za jakiś czas, no to też można sobie to zmienić i fajnie się to prezentuje, jeżeli ktoś jest oczywiście fanem Final Fantasy. A naprawdę ta część bardzo im się udała, bardzo polecam. Także to będziemy sobie jeszcze omawiać. Nie wiadomo, kiedy ten jakby ten filmik się ukaże, ale oczywiście recenzja i omówienie całego Final Fantasy XVI niebawem albo już niedługo właśnie na Padlogu. Dobra, to by było na tyle. Do zobaczenia, do usłyszenia. Cześć.